Cześć widzowie. Dzisiaj poznacie nowych panów, dwóch braci, którzy śpią w namiocie. Może wam się spodoba. Powiem wam, wygląda jak na włościach. I będziemy teraz ich nagrywać też, bo rozmawiałem z nimi tak, wiecie, krótko, bo akurat przejazdem, ale wyglądają na kogoś, kto naprawdę chce pomocy, a nie... No, wiecie, o co chodzi. Więc zaraz będziemy na miejscu. Porozmawiamy z nimi trochę, dzisiaj trochę im jedzenia kupiłem. I zobaczymy, co będzie dalej. Idę zobaczyć, czy w ogóle są dzisiaj. No, jeżeli są, zaraz z nimi porozmawiamy, co jest 5. Deszcz padał przed chwilą jak skurczybyk. Będą nowe filmy, ciekawe widzowie. Patrzcie jak tu. Jakie składowisko. Łóżko. Jak gugienka, popatrz moje filka. Też tak. Syf. Majster! No. Jesteś? Ja, miałem przyjechać wczoraj, nie miałem czasu. Czekaj go prawie do 7. Tak? Ja, braci jeszcze. Dobry? Ja, braci, haftynki do pojawia. I co robicie? Nic. Ja już trochę barzyłek. Gdzie jeszcze jedzenie? Po chwili. Co sobie robiłeś? Ważyłeś się? Nie, to gotowałek. No, to gotujesz? Ale kurwa, gulasz, kurwa, te wołowy, kurwa, te 4 godziny, kurwa. A co tu masz ten? Na ognisku? No. Co powiesz o sobie ciekawego? A czemu go dać? Jestem bezumny, co? Byle co? Kajdał balić na YouTube'a. Ledwo się wychodzisz, kurwa. No, na YouTube'a, no. Będziecie sławni. Już jestem tak, 2 razy na Trójce Katowicki, nie? Na Silezji, na w Gazecie Wesołowicki. A i... co, że tu śpisz? Ja, a czy już tak tam, nie, no, pod tarasem, nie? No i na telewizor Silezja. Kurwa, no i chuj ci w łeb, kurwa, pioku. Dobra. Ktoś mi wytłumaczy, jakim prawem ja byłem na 17 miejscu do mieszkania socjalnego. Potem za rok byłem na 47. Macie jedzenie. Potem byłem na 20. W tym roku patrzyłem na tablicę, jestem na 43 miejscu do mieszkania socjalnego. Tak robią właśnie. Ale od czego to zleży? Ale no to jeszcze ci coś jedno powiem, nie? Zrobili no sąd, nie? Bo my tu byli ostatni, no i do sądu, nie? No i wyrok bez prawa do lokalu socjalnego, nie? A on się było w robocie na morgach, nie? Mijo, ja bym miesiąc, nie? Przychodzi awizo, pisemko, że mu się zgłosić do spółki i Dąbrowski, aż no... Śląsko, Dąbrowsko, spółka węglowa. No i... Bo mieszkanie... Dobra kurwa, nie? I tekst, nie? To tamtego. Panie Maku, chce pan mieszkanie? Ja. No to idziemy. Przeszli przez droga, byk, mieszkanie jest. A wyrok sądowy bez prawa do lokalu socjalnego. Masakra. No. Takie są sądy, no co wam powiem. Nie no. Ile tu tak śpicie już? Długo? 6 lat. A czy no... 6? No. Ja. No, tutaj pod tym namiotem? Ja. A czy jo, tu była chałupa i był taraz, nie? Ktoś wyburzył to? A czy no i przyjechała... Przyjechała jakaś spółka... Zagrożenie budowlane... No, Śliwiz, nie, co tam tego nie... Krzewy były polokiem, nie, koparkowi, bo były 2 koparki, bo jedna się zepsuła, a reszta Ukraińcy. No i takie... Co mówicie, że często policja tu przyjeżdża? A, ja przyjeżdżają
patrzą po prostu, czy żyjemy i tak dalej. Tak, Miśko. Tam nos mają za co ścigać, no przyjadą. Wy jesteście braćmi rodzonymi? Ja. Tak, Miśko, jak jest Kimnowski, nie, no to na przykład, ja bym chciał na przykład z opieki, nie, to dostajesz taką małą miseczkę, nie, małą miseczkę tego zupy, no i kajzerka, nie, a oni jak przyjeżdżają, nie, to jest taki wiele termos, nie, to jeszcze, miał, z początku dawałek 6 kraw, a 6 słoików, nie, do tego opieprz, nie, później dawałek 8, nie, tyż opieprz, później takie wiaderko, nie, i te 8 kraw, no bo... Ale czego, zupy? Ja, zupy ja. I... A jest strasznie niska? Ja. To jest grzącej poczwy. No dobra, ale i cały chleb. Dynie cały chleb. Bez niczego, nie? No spoko. A teraz już wam nie dają? A czy nie? U niej przyjeżdżają jak jest zimno, wiesz? A ten właśnie... Przymrozki. A ten co może stowarzyszenie... inicjał lokalnej u Mysłowica jedna, to on przywozi paczki na święta. Są takie dwie wiele epy, kawa, herbata, nie wiem, słodyczy, konserwy, szynki. No, musi... A nie korzystacie z żadnej takiej tej żywności w kościele albo coś? Nie, a czy... Trzeba załatwić coś. A, to by ci pootwierał, nie? To, to i to, nie? Wypadniesz. Tak? Pokaż. Co, jedzenie masz ty? Szkoda, że prądu nie ma. Ludzie występują. Tu jest takie, tam jest takie. Ale spoko. Gościu teraz przywozi. Nie wiem skoro... Z przedszkola. Tak, z przedszkola i co? Tom? No przywozi go, no tak. Nie znam go, nie wiem jak mu na imię. Wczoraj był. No to przywiózł. Tu jeden. I to zupa jarzynowo. Cały chleb, kawałki tego. No jak się. W panierce z kurczaka. Takie. No to. Kotlety jak się. No takie. No i no tyle, że to jest wszystko w miarę jarskie, bo to jest z przedszkola. Jak ją mógł to wyrwać, to wolałbym przywieźć to. No dokładnie, dobre. Dobry człowiek, a nie? No. A nie przecieka wam to? Nie. Nie. Tam było lepiej, nie, bo tam normalnie był taras i zabudowaliśmy to, nie? I tam coś, a później usłyszał tłukę i tam coś, a ja tam, nie? I to kupa czasu, nie? Czyli rosło, wyburzać drugi rosło, a to później minęło lata i nagle przyjechał gościu do jego wirecie, jego do tamtego, do wyburzenia to jest. No. Niedrogo, niedrogo. No i co to się? No. Nie no, z tego nie z mopsu, też byli tu z mopsu. I z tego, z nosegowni, tamtego, nie, by się przyjść, albo wykąpać, albo tam, a też był jak nie. A gdzie się kąpiecie? Znaczy, on to mógł, on to mógł, a no, on robię, na pożesji, nie? No, tak, nie. Tu mam kąpiel, co idą, jedzenie, wiadomo, kochapy, probia, pokosza. No, wiem o co chodzi, no? No bo tam jest dużo willa, nie wiem. Opiera się. No tam gotowałeś? Ja. To jest tam ten sos w tym? Jest, cały. Gotowałeś? Mogę zobaczyć? No, a czemu nie? No widzę, że wózek stoi jeszcze. Ja. Patrzcie, widzowie. Ja pierdolę, tu śmierci. A nic wam ta straż miejska zasyw nie robi? Pieczonki. Tutaj ciuchy. Tu i tak. Tu był taki syp, bo jak była chałupa. A co masz z nogami? To odmrożone. Odmrożone? Przez to chodzić nie możesz? No. Jakby ci nie obcięli.
kupię, co dwóch moich kupi. Kurwa, zrobiło się. Musimy raz zaprzeć na tą skład. I co do tego, ziemniaczki? No nie wiem, jest makaron, kasza, wszystko. Ale przynajmniej, że sobie gotujecie sami. No. Może się butle są. No, miał maszynka, jakby mieli, no. Od jego szefa, w sensie wkurwił, nie? Że pognibuł się, to dam tego na niego, nie? A kupiliśmy wielą maszynkę, nie? Z butlą, z jedenastką, z reduktorem, nie? I ją to wypierdolił. Spokojno. I tak to wyszło. Plandekę by się sprzedało wymienić. Ja mam taką plandekę, przywiozę wam. Bo mi leży na działce, a tak to się ją zmieni tutaj, żeby nie padało. Ale przywiozę takie cztery pręty, wiesz, większe, i się zrobi ją taki, wiesz, na mam kwadrat. Taki baldach. No, żeby tutaj nie kapało. No. I co wam tu przywieźć? Co, potrzebujecie jakieś garki nowe? Wszystkie okopcone. Kule, hopty. Garków to macie pewnie od przybyta. Jak potrzeba, każdy coś się sprzedaje. No. Jedzie się na dolinę, nie? No i ile? Rok temu znalazł cztery. Na zumów. Z reklamy ze wszystkim. Jakiego szefa się o tym dowiedział, bo mówił, jest Max, nie? A czy nie dodaję Maxa, a je musimy. Bo kurde, ty raczej jest stuknięty, no, parę złotych żeś dostał, a by ci wszystko będą opłacił i co i nowe. No i takie. Tak to jest. Sprzedałoby się to trochę posprzątać. A tu jest, to jest. Wiesz, czego to jest? To jest z bojlerów. Ja no się... wiesz, inaczej straż miejska będzie pytania, jak coś... A czy... nie, oni się... Któryś dzień to, co niepotrzebne, ja ci przywiozę worki jakieś 120 czy jeszcze większe i posprzątamy trochę to. Posprzątamy to do worku wszystko. Tylko z pola ktoś złapał. No, ale to dym jest. Tu jest... Jak nie polisz o pól, to tu jest spoko. Ale wiesz, jak ci podstawię kontener jeden i się wyrzuci część tego i... Tu wysypywali śmieci, tu było tyle śmieci. Firma, chyba Dom But, prywatno, posprzątali, dobra. Później zaś podczepili ten, no, papa. To zaś przyjechał ZOM z dużym kontenerem. To prawie dwa kontenery. A co, wy nie widzicie w nocy? Ktoś podjeżdża i już... Nieraz, to jest tak, on nieraz jest w robocie, to tam tego, nie? Albo tam mieszka, nie? On moka mieszka, nie? A z ciebie nie chce tam? A czy nie wiem, ja się tam z tego szefem nie za bardzo. Aha, no, nie lubisz. To jest spokojnie. No a tak to. Jest jak jest, no. Dzisiaj drzewo, jak przywiózł, bo tu mówię zaś. A czy tu jest przykryte? Lecz... Drzewa to akurat, wiesz, drzewa też nie masz co martwić, bo ja pracuję na wyburzeniach, to ci no, busa przywiozę i będziesz miał. A ja tu mam na M-parku jest firma, ale ona jest zmysłowit i wymiana okien i drzwi do tamtego i oni tu mają warsztat. I to wszystko, na przykład to jest stare, nie? To goście nam daje jeszcze, tu macie na piwo, albo to, albo tamto. To dzisiaj jak przywiózł, ale tam... A drewniane okna do palenia? A czy no ja, no same ramy. A jakiś złomu nie daje wam? A czy nie, sam od czasu parapety, jakieś takie depresje, jak się go do nie. Jak wytrzymaliście w zimę przy minus 30? Ciężko? Jako tako. A czy no, jak się idą? Może jakąś kozę? A czy była tu. Kupiliśmy. Wystarczył samo z niej. Kawałek gruby. Zajebali? No a jak myślisz? Tu tyle rzeczy znikło, że... A moglibyśmy kupić... Mieliśmy siekiera, nie? Bo siekiera... Były trzy. Jedna bracik ze spawą, nie może spawać, nie? Bo się łamała, nie? No ale komuś się spodobała, nie? Kupili mi duży motek, nie? Bo jak nie masz narzędzi, nie? No to nawet jak sobie przywierzesz o mnie, no to czy to? No, zamontujesz, nie? Zaś się przewinął. Nawet gdzieś są patelnie, niby aluminiowe, ale to jest, jak to się nie zna, nie? Bo spód jest metalowy. I zostały na uchwyty. No to kradną jak gdzieś idziesz? Ja. Ale to wiesz co, bo ja pracuję na tych wyburzeniach, wywożę drzewo na wysypisko. Pozbieram jakieś takie równiejsze deski. No i...
tu widzisz, ten kumpel też robi, on robi zaś w kanalizacji, ale to tamtego i też przy wyburzeniach, no przywiózł i tam jakieś okna, drzwi, stare co kuciami, to no, trzeba zdemontować. No ale mi chodzi o to, że pozbijamy tom, tutaj jakiś taki domek zrobimy z tego. Z drewna w kantarkę przywiózł, zrobimy ten, położymy tą pladekę, żeby nie przeciekało jako dach. I wytniemy ten, dziurę na rurę i wstawimy normalnie ten, kozę do środka. Znaczy, no ja wiem, już ze mną gadali o tym, bo tu były trzy dzwonnice, nie? A czy są teraz dwie, no bo właściciel zmarł. I taki pracował tam, też taki, też nasz znajomy, nie? Go do Maxi, go do, jak chcesz, go do, to tamtego za parę złotych, nie? Nawet nie pamiętam, go do Irua, wszystko. Ale co, tu to jest tak. Jak niego nie ma, to ja się zaś nie mogę nikaj ruszyć, bo zniknie coś. Albo jedzenie zniknie, dobra, jedzenie to jeszcze palicho, ale albo zniknie, albo wózek. Widzisz, tych wózków jest mało. A jo, bo jest jeden od kumpla, ten bracik przywiózł, to jest nowy, a wszystkie mają 13. Takich większych mają 5. Teraz mówimy, no, raz, dwa, trzy, a reszta, no, laski takie różne do państwa, nie? No, taki wózek jest potrzebny gdzieś na rejon. No ja na rejon, ale co taką laską zawiedziesz, nie? No, a takim to jeszcze przewieziesz. A tu wam nie pomagają na wprost z tych domków? A czy tu Kazik, taki znajomy, ale on czysto jest i u zięcia w Bawarii. No ale tam, jak przyjeżdżą, no to i jedzenie, piwo, coś tamtego, to zawsze coś kasy, albo to, teraz zaś go nie ma, nie? Bo tam ostatnim razem pół roku go nie było. Ale jak przyjeżdża, to zawsze... A to nikogo teren? Co? To jest teren nikogo? To jest tej nie miasta? Wiem. A czy ja ci powiem no jedno. Kilkanaście lat temu przyszedł gościu, jak już chapa była zamurowana. I go to tak... Że on to, albo on to kupił i że niby ten dom, co to był i ta działka cało, nie wiem dokąd, bo taki czas geodeci wiem słupki, dobre. No i jak się później, że się dowiedział, to był chyba właściciel, to taki delikatesu, wiesz, rola. No ale to było jakieś 6 lat temu. Nie wiem, był taki starszy. Nie wiem, co z tego zrobię, z tego domu, ale Godo to jest stary dom, który jeszcze, nie wiem, po niemiecki, czy żydowski, coś takiego. Godo, te mury są dobre, ale Godo, mury są ja, ale Godo tam soldy są zgnite, podłogi zgnite. Dach przez to, ja przypuszczam, że wszyscy dostali w miarę eksmisja, bo dach tak przeciekał, że lało na pierwsze piętro i przez podłoga zrobiła się dziura i lało całkowicie na parter. No, no i na przykład jak przejęła to ta Śląsko-Dąbrowska spółka, nie? No to chyba doszli do tego wniosku, żeby jak dach się zapalnie, żeby nie płacić jakieś odszkodowanie komuś, nie? No. Jedni se kupili, a czy kupel pracuje w ZOMie, no to se wziął kredyt. Drugi i się kupił mieszkać. I drugi na tym. Sąsiadka, no to zaś, bo syna jednego, co robi w Anglii, drugi zaś w Ameryce. No. To na Janowie my sobie to następnie kupił całe piętro, nie? Tam mieszkał. No. Zaś jedna sąsiadka, Kajdzi, też mieszkał. No. A niektórzy, no, chorałż, no. Jak się nie załatwisz, to... A co się stało, że jesteś bezdomny? Jakiś... A czy nie jest? No bo tak. Nie będę mieszkania, raczej jo, bladni rodzice, nie? Na Rudnickiego, to było M5. No ale tak, bracika później nie było, no to w delegacji, to tam to owątał, że ty już chcesz, tu na Krasowa, że czysto robił, ty nie, bo się zgodowiał, nie da, płacił, zamieniliby się na Starmacha. No to tam było dwa pokoje, ale to było kopalnie. Dwa pokoje i tak, ojciec zmarł. Później szybko mama zmarła. My byli zameldowani, ale dobrze. Ale żaden z nas nie pracował dla kopalni. No i... Pam. Nie ma. A ojciec pracował na kopalni? Ja. I żadnej renty nie dostaliście po nim? Nie. Mama ją dostała.
mama jeszcze żyła. No ale jak mama nie żyje, to powinno przejść to na dzieci. Znaczy, najwyraźniej takie przepisy, no i ze Stalmacha, ale niby nie mieliśmy dostać nic, nie? Ale dostaliśmy ta buda, tu. No. I tu my mieszkaliśmy sporo czasu, nie? To tamtego. W tej, co wyburzyli? Ja. A w środku mieszkaliście normalnie? Ja w środku. Dużo kuchnia no i, no i pokój. No i tyle, że... żeby no, zbudowali ubikacja, to my... Ja wiem, o 4 chyba miesiące do spółki łazili. Bo ja chciałem zrobić, bo byłem się razem z domu z baćkiem, nie? Bym zrobili, nie? No ale kumpel tam ze spółki go do tak, bo to nie robcie dlatego, bo to jest samowolka. Bo to jak zrobicie, wiecie, w to kasa, przyjadą ze spółki, nie do, że też będzie jeszcze może jakiś sąd grodzki i kożą ci wszystko to zdemontować. No to zaczęliśmy jeździć no i wreszcie przyjechali i ile? Niecały tydzień czasu i zrobili to. Bo tyle w korytarzu, nie? Nie chodzą wam tu dziki żadne? Nie, a czy dziki nie. Kiedyś łaziły lisy, kilka bażantów jest i wczoraj, bo tu tak przechodzą z przystanku tędy, jest pięcarek. Co? Ja. One nie dość tu żerują, a ja byłem 3 lata chyba temu, bo tu były jabłka i to jabłka i mirabelki, no to jeleń tu przyszedł. Taki porożek. A my okna mieli ptaszona, no i myk latarki. No co się tak trzaska, to lato. Ja że wylos, to tu taka ścieżka, bo teraz jest wydeptana, ja że go zobaczył. Ja! Runa. Co tu rośnie? Znaczy, tu były jabłka. Tu no może, a czy tu śliwki, ale to już ty chyba zdziciało. A tu jeszcze mirabelki, ale nie żółte, no czerwone. A tu było jabłek w pierniki. A to wszystko zdziciało. Dzików nie ma, no. Kiedy, jak dawno wyburzyli ten dom? Chyba niedawno. Ile? 3 miesiące temu. No, bo widzę, że jeszcze nawet trawy nie ma. Nie ma. Przyjechał jedno koło parku, sprzyjechał się. Później ją postawił, bo jeszcze braci go pilnował. Ile to wyburzali długo? Szybko! Ile? 2 dni? 2,5 dnia? No. Bo to była taka firma, ja przypuszczam, od wyburzy. To teraz były ciężarówki, podjechali i jeden kontener, zbierali złom i te młodzi Ukraińcy. A gdzieś dało się coś z domu zabrać? Znaczy ja, takie drobnice, no. Później przyjechali z drugim kontenerem, no to zaś cegły, drzewo i co inno, nie? Wywozili tylko w pierniki, nie? No to pewnie wywrotki. No, później wykopał taki wielki dół, wszystko do tego doła, nie? Tą drugą, nie? Bo ta jedna się spieprzyła. Do doła nasypał. A wyjdzie i co? Szybciej po co wywozić, jak można zakopać? A nic więcej tam. Co nie, aż wystygnie ci? A to i tak jeszcze trzeba dorobić, bo teraz nie wiem, czy wiesz, jakie są norlice. Tu, jak, tam kiedyś byłem jak szczura, nie? Zrobił 4 skóry, nie? No, tu to norlica, są tyle, jak wpadnie, nie? No, rządzi, bo na, no, wszystko ci. Ale ty zjadłeś szczura? Nie. Szczur później jako się wyprowadził, nie? No, tamtego, nie? Ty łażą koty, nie koty, no, ale co to? One mi patrzą, bo ja byś tu zostawił przykładowo jakiś kiełbasa albo coś, albo tamtego, albo ryba, nie? No to tu jest taki jeden, stąd jeszcze, bo tu mieliśmy kotka, no to przyjęło tak 8 kocurów. O, walki z cholu! Szaleli, nie? No. Teraz ino, jeden tu tak przyłazi, jeden tu chyba z hali, od zynka, bo tak z tyłu to nieraz mu dajemy jedynie, raz jedna zupa, tu jest druga zupa, to goście tym przywiózł, tu jest trzecio, kuplowi dołek, bo wczoraj u niego byłek jeszcze większy, piątka mu dołek. Bo to wszystko jak się gada na śmietanie i no bo to do dzieci, no kaj to by zatrzymał, nie?
On ma to ty żółku blamyszko. I no i godą to, godą Andrzej, weź się to, nie? Godą to pójdź godą do mnie, godą zamuszymy się, godą kochel. Co zrobi, nie? A macie trochę tych rzeczy tutaj. Przydałby wam się tu jakiś ten baniak duży na deszczówkę, żeby później wiesz. Jak była chapa, nie? Był taras, nie? No i 20, tam było 8 do 9. Wszystko z dachu leciało. No i co, normalnie. Ale tu można jakąś rurę do drzewa. Wiesz, spad i do Mausera na przykład. No, też można. Z Mausera tylko później będziecie sobie radzi. Znaczy, tak ja się go mało używam, bo deszczówki też jako tako, nie? No, tyle, że jak jadę do kumpla, no to przywożę sobie bańki, nie? Znaczy piątki, nie? Wczoraj przywiozłem 3, przedwczoraj przywiozłem na serwę, czyli. No. A po drugie, jak kumpla nie ma, no to tu jest stacja benzynowa, tam mówią znajomo. Natomiast no i też jak się go do łazienka dla klientów, nie? No to przeważnie tam biera piwo, no to ona i tak bez niczego, tak idzie. To i sobie biera wodę i lecę, nie? No, nie ma żadnego problemu. Usiądź co, jak cię te nogi, bo... Nie, to nie boli. Chodź, może porozmawiam jeszcze z bracikiem. No przyjaciół to. A przyjechał dzisiaj? Co da majster? Niech być. Można wysiąść. To wypiłeś dzisiaj trochę. Ja. Dobrze. A przed czym się zajmujesz? Ogólnie. Przy chałupie, budowlanka, trochę tego, koszenie, co inno. Siadaj, by lepiej widać. Nie, teraz dobrze widać. A ty nie chcesz łóżka? Może być przywieźć łóżko, bo widzę, że masz materac. A czy to jest łóżko i ono się rozleciało, nie? Bo tam miała jak taka polówka, a ona też się rozleciała, a to tutaj będę mogła sobie załatwić. O. A to co to jest za drzewo? Zwykłe? Dąb. To liści pewnie jest z niego jak? No liści. I czerwony... Ponad 20 lat nie pozwoliłem go ściąć. Bo to jest dom. I są jeszcze młode szczepki, co podpadały, nie grosną. Dziwne, że tu dziki nie chodzą. Nie, nie ma. Takie pole. Nie, no tylko tam tędy 4-5 salen, tędy zasuwają, tędy i tu nie rozżerują. Tu jak jeszcze kumpel mieszkał, też na hali jeszcze nie było tych tirów i no. To było za chwilą, ale no to był taki, on zaś miał tam psa, to mu kupował na przykład ogony i co inno za tamtego, nie? Ale ten pies, on kupił mu taką piękną budę, nie? Ale on spał w śniegu, nie? No. A on nie chciał, nie? No i te lisy, nie? Wyczuły, że tam mnichu jest i co inno, nie? No i się my tam, nie? Do stołówki. Tam przychodziły, nie? No tak, to spoko. Tak, policjanci, oni często przyjeżdżają tu. Bo to było tak, że to mieli fajny wjazd i mieli, jak chcieli kogoś celnąć, nie? Wtedy to nie było widać, wtedy nie widać, tu chapa zasłaniała, no i my. A później i tak przyjeżdżali, tak pogoda szło z nami, nie? Jak żyjemy. A pewnie trafiają się też chamy jakieś. Nie. Nie? Znaczy, nawet tu ktoś, nie, bo już tych górek nie ma, ktoś przywiózł, ja się go do, musiał kiedyś i Kazi robić i chodnik i co inno, nie? I obrzeża, nie, i co inno, z gruzy, nie,
No przyjechał glinarz taki, ty znajomy, a co tak znamy 5-10 nie on go do mnie go ma go do potrzebne ci to jest, to go do mnie, go do przyjedzie, go do przyjechał kubikiem, zapakowali mi jeszcze zapłacił za tego go do będziecie wyjechać przy no mali przejść. To różne ci go różne paści. Jak była chapa, to no wjechali, bo to był wjazd, nie? I zaraz za domem nie wykipirowali belecownie, no, żeby się pozbyć. No. No tym bardziej. A jest takie właśnie miejsce, że. Gdzie to było wszystko już zamurowane, nie? Każde okno, nie. A tu na przykład gliniarze jak mi go dali, nie, czy mówię tam w środku nie jest, nie? Ja wiem po co. I no, pójdę po tych schodach, na pierwsze piętro, bo parter całkowicie jest demalowany. Wpadł na, jak nie to przeszła przez podłoga, to w każdej chwili jakby chciał, to mogę wyjść. Ale go po co? Tak my mieszkali, baćka dworacej zapadła się nogą. O, sąsiadka. Ja. Takie podłogi było. Aby jakiś byczek szedł po tej podłodze, to żeby pod. A teraz nie podrzucają śmieci, jak jest nie. Tak pusto? Nie, tak jak się ktoś podjedzie, albo tam już telefonuje, albo coś tam nie. Albo tam załatwi się, albo leje. No tak nie. To jest mało. No tu pusty, jak się go daje sprawdzenie, no to wszystko widać, nie z każdej strony, nie. No. A tu jak się go do patrole, często jeżdżą, nie. Bo tu nie było ograniczenie, nie, ale tu jeden jest skład opałowy, drugi skład opałowy, tu jest ograniczenie do czyichś butonów, no, a oni jeżdżą tam nawet. Nawet pełne auta. O. Chujowo, że wam wyburzyli ten dom. No widzisz, no. A czy oni i tak bym byli wcześniej, no nie wiem, to tak zwykali, bo ta spółka Śląsko-Dąbrowsko niedawno to jak przełowa. Nawet chyba na Chrzanowskiej też nawet jest, były sklep chemiczny i to też do wykupienia i pisze Śląsko-Dąbrowsko, nie? Bo jak była tam ta spółka, nie? Oni upadają. Wszystko jest na sprzedaż. Mieszkania, co inno. Upadają. A co, nie należało wam się żadne mieszkanie, jak tu się ten waliło? Znaczy, no, to ciekawe, to my tu zostali ostatni, nie? Każdy już ci załatwili, kumpel załatwili, baśka, co tamtego, no i my sami zostali, no i wezwanie, nie? No bo ja bym się mógł załatwić, bo on było no. Niepełnosprawność? Znaczy, ja, bo on z wyrodzeń tego sufa i mało z opieki, nie? Ale on ma adres korespondencyjny, tam właśnie, nie? A ja nie mam. Ja nie mam nic. A co, żadnej renty nie bierze? On bierze. Tak? Ja. Gdzie przynoszą? Tu? 710. Nie, to on bierze z kasy. Aha, parku. Co miesiąc? No. I on nie dostaje nic. Mnie ten Orzowski załatwił, jak tu stworzył telewizja, to mi załatwił, to dostał jak dwa razy po 270, ale... Pani to była telewizja? No czego to było, rozmowa Silesia była. Drugi raz był regionalna trójka. Trzeci raz była regionalna trójka. Czwarty raz Radio SK. No i jeszcze w tym no. Tyle razy byłeś w telewizji i w żaden sposób ci nie pomogli? A ja pomogli. Kumple się jedno śmiali. Idę na piasek na Zumnicę, bo tam jest najdłuższa Zumnica i kumpel idzie. Max, ty jeszcze żyjesz, widziałeś cię go na trójce, go do ten wypowiadał się. No co? I takie. To. Co tam jest? Bażant? Ja, tu są 4-5. Tu przyważą. Bo... Kradną jedzenie. A czy nie, wiesz, wystawiamy, a dużo było małych się bożeńców. Teraz ino sobie, te wiele bażanty są. One także przychodzą stamtąd. Stamtąd przychodzą, jak jest przystanek. Tu. I tak ważą. Mówisz gotować? Znaczy, no, bo,
umia, no. Zawsze coś zrobię, no. On ty bardziej zrobi. No. Tak? A nikt wam tu nie dokucza? Jakichś takich tych? Łapki nie przychodzą? Nie. Tu kiedyś byli wspaniacy, ale jak stwierdzili, bo to nieraz było tak, że przyjeżdżali, nie, na przykład policjanci, nie, nawet trzy razy, no nie powiem, że do dnia, ale dwa razy do dnia i tak o 12, o 2 w nocy też, to spoko. Cześć, Max, zakurzymy, dobra, to zakurzymy, no i spoko. No coś się tu pomyśli, tą pladekę wam przywiozę, tu się coś pomyśli z tym. Jakiś gumolit tu może rozłożymy, żeby tak jakoś to trochę ulepszymy i wysprzątamy tutaj trochę. Ja wiem, wysprzątamy, a wy i tak zwierzycie następne, ale... Ja, to już spoko, no bo na przykład jak chcesz coś i znajdziesz na przykład lodówka, nie? Wiadomo, silnik... AGD nie świetlą tu na żołnicy. Trzeba to wszystko rozpuść. Wiem. No. Jeżdżę, wiem. No, silnik bierzesz, to co najważniejsze. No, silnik. Albo boiler. No to musisz go, jak się go obrać, nie? Bo tak nie. No, barier też trzeba obierać. Znaczy, ja akurat mam swoją żołnicę, gdzie mi przyjmują wszystko, ale... Tu są dwie żołnice, jedna jest drugą, nie? No, ale... Jako. Nie ma na górze. No, koza by wam się tu sprzedała. My, co? Koza. Byście sobie gotowali choćby nawet na niej. To są trzy butle. No trzeba trzy. Jakie są, małe? Znaczy, jedna jest dwójka. Mało. Ja, dwójka. Dwójka. I chyba czwórka, nie? Czwórka. No. Tylko trzeba je napełnić. Znaczy, no, nie. Na dwójka. Załadować. Co? Załadować. To napełnić. No. Gazem. Przy giełdzie jest. A macie ten palnik wkręcony? Palnik wkręcany. Ja. Tu podwójny, jak się nie myla, straż miejską mi przywiozła Sylwia. A i siwy mu słoneczko. Jeden, no. A trzy palnik, debilu. Debilu. Daj tą czwórkę, ja ci ją napełnię, jutro ci przywiozę. Daj, majster, daj tą czwórkę. Ale ją i tak trzeba przemalować, bo czerwona, a czerwoną ci nie załaduje się. Nie? Nie. Jak weszliśmy do Unii, nie może być czerwony. A wszystkie masz czerwone? A czy... Nie. To daj tą, która nie jest czerwona. Wiem, zero. Lubi sobie wypić, bracie? Co? Lubi sobie wypić, bracie? No bo się wcale, bo ja może, tam nie może nawet piwa wypić. No? Bo tam mieszko. Kurwa, dzięki! Bo mnie raz jak jedzie, to tego wtedy nie ma. Daleko jeździ? Na morgi. Weź tam. Na morgi. Wybickiego. Tam jeździ. Jutro mam przywiozę napełnioną. Tam mokaj spać, mokaj się wykąpać, bo swoja łazienka mokaj się oprać. Jak się oglądać, nie wiem, filmy, internet, to tam tego szef, czyli Peter, to tam bez niczego. Nie? A tym bardziej, że Peter jest sum, syn się wyprowadził całkowicie, a od Pietka, bo i mama jest chora, a czy ona jest wiekowo? Ile ma ja mam? 84, nie? Czy 5? No. Ciebieć. A czy no nie wiem, może i tak. To bo tam stary Peter tu mieszkał. Tu mieszkał młody Peter z babą. Tu od Petra było baba, a tu dali i ojciec i z matką, nie? Ale ojciec zmarł. No. Mama jeszcze żyje, ale to już jest, wiesz, mało co chodzi, nie? Wstawaj sobie jedzenie, żeby cię nie zamokło. Ja. Do środka może, co? I tak będzie, co to? Tu masz jedzenie.
Dobra, my będziemy uciekać. Ja też nie mam czasu za dużo. Widziałeś tą butlę? Jutro ci przywiozę napełnioną butlę, tą plandekę. Jakieś cztery kije takie długie z działki wezmę, mam takie krokwie, powbijamy, kopiemy cegły, żeby się trzymało i rozwiesimy taką, wiesz, nową tą plandekę. Tu było, to jest chyba nawet trzecie, ale tu jak wiatr... No, ale powiesimy ją wyżej i wiesz, jakiś spad zrobimy, żeby się lało gdzieś tam w jedno miejsce, a nie na cały... I ten. A później będziemy myśleć, co z tym zrobić. Może z palet zrobimy. Wystarczy, wiesz, palety jedna do drugiej, powkręcamy blachami. Też... Niby jak się go do... Niby można byłoby robić i na mnie... Właśnie nie wiem... Ale wiesz, ja nie mówię, że, tu, że jest, zbudujemy tutaj willę, ale... Znaczy nie, ale to nie chodzi, czy to jest wykupione, czy to nie jest wykupione. Co jakiś czas przychodzą geodeci, nabijają słupki, to... No ale wiesz, to, pewnie jeszcze... Jakiś czas pewnie tu jeszcze pomieszkacie, pewnie nie jedą zimę, więc... Ja nie wiem. Więc zrobimy, możemy kupić blachy z palet, nawet nową plandekę rozłożymy tak, żeby wam nie lało się, jakieś dźwiczki takie ten i tyle. No chyba lepiej tak niż tak, żeby wam się to leje, wam się tu na pewno. O, no. Tu tak prawie nie, tu tak spokojnie. Tak? Więc człowiek, powiedzmy 80%, nie? Tym są takich, nie? Nie tylko facetów, ale i baby, nie? Co w wyszka śpią, rozłożono na brezent. No ja wiem, u mnie kurde... Pod... Brezent i brezenty się przykrywają i bez żadnego... Ja ostatnio dwóch takich chciałem nagrać, ale oni nie chcieli żadnej pomocy, to pod mostem spali normalnie. No, a czy takich mam z brzezinki? No. Wy to akurat macie tutaj chociaż daszek, kurde. I nie leje wam się na głowę. Tam był taras murowany, no i było tak. Było jedno łóżko, stolik, przejście i drugie łóżko, nie? No i tam bez niczego, nie? Dobra widzowie, my kończymy. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobają nowi panowie. Zobaczymy, co będzie dalej. Co nie? Jak ty masz na imię? Mirek. Mirek, a ty? Jacek. Mirek, ty Jacek. Ja nie. Pomagam teraz Jackowi też. Jacek. No, pomagam takiemu jednemu i też ma Jacek. To już mam dwóch Jacków. Kiedy będzie na Facebooku? No nie będzie na Facebooku, tylko na YouTubie. YouTubie. A no, mu tam dostęp do... Adres... No, YouTube i dalej... Gring. Gring. Musisz sobie wpisać Gring, kanał Gring. Wiele, że na Twitter mu dał telefon. Tak? Tak. Ja mam. No. To pamiętaj, Gring, kanał Gring. Gring. Przez G, pierwsze G ostatnie, Gring. Gring. To będziecie tam na tym właśnie kanale. To sobie pooglądajcie od razu tych, co pomagam, tych poprzednich. To będziecie wiedzieć, co jest 5. Ja ich wyciągnąłem z elektrowni, też spali w elektrowni. A teraz mają już mieszkanie. Śpią w mieszkaniu. No ale wiesz, smolą to. Jedni szanują, drudzy nie pomoc, taka jest prawda. My to jak na tej świeczynie mieliśmy coś tego, jak było to na pół roku. Ja wam szybciej mieszkanie załatwię niż to miasto wam da. Najlepsze jest to, że tak, jak nie masz przydziału, to nie, a to nie było prądu. A nie, to były dwie sieci. Jedna była podciękowo i inna tylko, bo to był kuchnia z dużym pokojem. I no to był ze spółki, ala magazyn, ala mieszkaniowy, coś takiego. No, jak Mirek był z tą babką, cyk, no to... Ona go tu i tak prądu nie ma. I na ścisku pyk, a tu światło jest. No ale światła z długo nie było, nie? Bo zaraz przyjechali, wymutowali liczby, nie? No. Tak właśnie widzowie jest, ale coś chłopakom się tutaj ogarnie. I będzie dobrze, co? Mirek, tak? Ja, nie, on ma Mirek. Ty masz Jacka. Jacek. To będę pamiętał. Zostawcie łapkę w górę i suba, kończymy. Jutro będziemy stawiać kolejny odcinek.